Cześć wszystkim. Po długiej nieobecności 19 maja 2018 roku wybrałem się już któryś raz za grzybami, ale niestety u nas przez cały kwiecień i większe połowę maja i połowę maja były upały, nie padało, była susza i teraz od ponad tygodnia zaczęło padać, teraz pada codziennie, patrzyłem na mapę pogody 16 dni, także godzinową do końca maja ma lać. Ostatnio u nas parę dni lało, wczoraj je dosłownie znało, także naprawdę za kilka dni może będą grzyby. Jak na razie jeszcze nie widać, byłem parę razy, mówiłem, że od 10 będę jeździł ze grzybami, ale nie. No jeździłem co 4 dni, ale nic nie było. No nie nagrywałem, bo nie było najmniejszego sensu, no ale już 19, więc coś nagram. Także to będzie taka krótka wideo relacja. Ziemia zaczyna kwitnąć, grzybnia popadało ładnie przez ostatnie parę dni. Przez ostatnie parę dni ładnie popadało, może będą grzyby w końcu. Tylko że w tym roku u nas późno, no już w kraju ludzie zbierają gdzieś tam w Bieszczadach, no, koło Rzeszowa prawdziwki, kurki pokazują się, a u nas jeszcze nic. No, jadę do domu, kurde, zmęczony jestem trochę, jeść mi się chce, przeglądam trochę, czy nie mam kleszczy, bo jednego już miałem, malutkiego. To moje wdzianko na grzyby. Na razie nie widać, no nie wiem jak dalej. Tak to jest z tymi kleszczami. Że ich nie widać, a później wpity to tu, to tam. W tym roku nie miałem jeszcze, obym nie miał. Także idę po rower, wracam się po rower i jadę, zobaczcie, droga rozmieszana. Kiedyś zobaczymy, no myślę, że co mamy dzisiaj, 19, 20, 21, 22, 23, koło 23 wpadnę, zobaczę co słychać w lesie, na obrzeżach. Może coś będzie, także teraz jeszcze jadę w jedną miejscówkę, zobaczę czy są kurki, ale tego już nie będę nagrywał, najwyżej ustawię zdjęcia i to będzie tyle na dzisiaj, także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.